Jestem najzdolniejszą zawodniczką młodego pokolenia w Polsce. Nie. Krótko. Jakby mi ktoś przed sezonem powiedział, że w Chemiku będę pełnić tak ważną rolę, to zafundowałaby mu badania psychiatryczne i to prywatne. Tak. Czasem boję się, że moja kariera idzie trochę za szybko. Tak. Ale gdybym mogła wybierać, to i tak postawiłabym na szybki bieg wydarzeń i dużo zmian. Tak. Czasem przeszkadza mi, że jestem wysoka. Nie. Mam potencjał, żeby być najlepszą przyjmującą świata. Pomidor. Kocham siatkówkę, ale chodzenie po górach to moja największa miłość. Tak. Nie żałuję decyzji o zmianie pozycji na boisku. Tak. Wkurza mnie, że szufladkuje się ludzi z tatuażami. Tak. Sama mam na pół ręki i nie wahałam się nawet chwili, aby go zrobić. Tak. Chociaż szczerze przyznam, że bolało jak cholera. Nie. Gdybym dziś mogła pokierować swoją karierą od nowa, zrobiłabym kilka rzeczy inaczej. Tak. Jakich na przykład? Trudne pytanie, bo to jest takie gdybanie w sumie, co by się wydarzyło, gdyby to, gdyby tamto. Myślę, że to nie jest tak, że czegoś żałuję, ale może bym podpisała krótszy kontrakt legionowym chociażby, który, nie wiem, dzięki niemu w sumie jestem w Chemiku. Ale gdzieś tam jednak ten kontrakt z perspektywy czasu wydaje mi się, że trochę za długi był. Mhm. To chyba bym zmieniła na pewno. Okej. Dieta? Nie muszę się tym martwić. O nie. Czasem iryt... Nie, ale nie, w sensie, że... Że się martwię, czy że się nie martwię? Że się martwię, tak. No to dobrze powiedziałaś. Czasem irytuje mnie miano nadziei polskiej siatkówki, bo brzmi to bardzo górnolotnie. Jestem Malwina, po prostu. Tak. Mali też jest spoko, jak kto woli. Tak, nie lubię Malwina. Wstawanie rano i trudna zagrywka. Tych dwóch rzeczy boję się najbardziej w życiu. Tak. Kiedyś wygram Ligę Mistrzyń. Tak. Powiedziałam to w wywiadzie i podtrzymuję do dziś. Kiedyś chcę zagrać w Japonii. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Kiedyś jak grałyśmy Mistrzostwa Świata jeszcze kadetek w Tajlandii, to właśnie miałyśmy okazję grać dwa razy z Japonkami. I od tamtego czasu właśnie bardzo dużo japońskiej siatkówki oglądam. I bardzo bym chciała tam pojechać. Też sprawdzić, czy dam radę, bo gdzieś tych Japonek mam duży szacunek za ich pracę, którą wykonują na boisku i na treningach. Teraz jest tam Maja Tokarska, więc trochę jakby posłuchałam, jak to wygląda od środka. No więc bardzo bym chciała spróbować. To jest moje marzenie, więc czemu nie? Bardzo stresowałam się przed debiutem w Chemiku Police. Tak. Jednak to nic w porównaniu z debiutem 13-letniej Mali w drugiej lidze, wtedy stres sięgał zenitu. Tak. Porażkę z Modeną przeżywam do dziś. Nie, ale przeżywałam ją bardzo długo. Staram się nie myśleć o tym, że za chwilę będę walczyć o Mistrzostwo Polski. Nie, myślę o tym. Czyli nie, po czyli prostu. Nie. Czyli nie. Mam 20 lat, a czuję się już ważną siatkarką kadry Polski. Nie. Przerwnęliśmy. Jak było? Spoko. Spoko. Ale mam pytania. Naprawdę? Ale mam pytania. Dobrze, tylko tak nie. Z godzinę wymyślałem. Tak? Tak. Dobrze, tylko tak nie mogę. No. Nie, jeszcze jest takie coś, że... Pomidor. Tak, ale są też takie pytania, które mówisz tak nie i w zależności od tego, co powiesz, ja mogę na przykład zapytać dlaczego. No i ty mi tam wyjaśnisz sytuację, tak. Nie? Tak, nie, jest, pomidor. Jest, jest, jest. Pomidor, jest. Tak? Pomidor, jest, pomidor. Jest. Nie ma żadnych tutaj wymyślania rzeczy.